Witam serdecznie, Ewa Rawicz. Drodzy Państwo, nazwę kultury przewowskiej nazywano jeszcze po wojnie kulturą weneską, której pojęcie łączyło się nierozerwalnie z etnosem ludów zmiarkowanych już w źródłach rzymskich jako Wenedowie lub Wandalowie, gdyż w istocie to dwie nazwy tego samego ludu żyjącego nad Wisłą od zawsze. Oto kilka przykładów zamienności obu nazw, a także identyfikowania ich również ze Słowianami. W 325 roku przed naszą erą Pyteasz, wielki grecki podróżnik i geograf, żeglując wzdłuż wybrzeży zachodniej i północnej Europy, osiągnął również ujście Łaby, pozostawił pierwsze wiadomości o Słowianach. Zdaniem niektórych badaczy Pyteasz wpłynął na Bałtyk i dotarł nawet do ujścia Wisły. Notatki z podróży pozostawił w swoim dziele zatytułowanym O Oceanie, jako o pierwszym znanym w historii opisie wybrzeży Brytanii, północnej Europy i Skandynawii, a które nie zachowały się do naszych czasów. Jednakże Pliniusz Starszy, rzymski pisarz, polityk wojskowy i wyższy urzędnik żyjący w pierwszym wieku naszej ery, opierając się niewątpliwie według profesora Jerzego Strzelczyka jeszcze na autentycznym dzienniku pokładowym Pyteasza, napisał dzieło Historia Naturalna. Znajdujemy tam zdanie, że ziemię aż po rzekę Wisłę zamieszkują Sarmaci, Weneci, Scyrowie, Chirowie itd., używając pierwszy raz pojęcia Wenedów. Lud Wenedów wzmiankowany jest również przez żyjącego na przełomie I i II wieku naszej ery Tacyta, najwybitniejszego historyka rzymskiego, w dziele o pochodzeniu i położeniu Germanów. Znajdujemy tam treść. Wenetowie przejęli wiele z obyczajów Sarmatów, przebiegają bowiem w celach łupieskich wszystkie lasy i góry znajdujące się między Pełcynami a Fenami. Jednak powinni być raczej zaliczani do Germanów, ponieważ budują domy, noszą tarcze i lubią szybkie piesze marsze. Odróżnia ich to od Sarmatów żyjących na wozie i na koniu. Pamiętajmy, że pojęcie Germanów w tamtejszym języku oznaczało po prostu sąsiadów. Jako pierwszy użył jej na swojej mapie Ptolemeusz w II wieku naszej ery, która to nazwa powielana, przepisywana była przez następnych kartografów. W starołacińskim słowniku znajdujemy tłumaczenie słowa Germanie jako bracia czy przyjaciele i nie ma to nic wspólnego z dzisiejszym pojęciem w języku angielskim German, Niemcy, które to państwo powstało dopiero w 1871 roku. Język niemiecki zaś opracował Marcin Luter w 1534 roku, chcąc przetłumaczyć Biblię na zrozumiały język dla całej ludności zamieszkałej teren ówczesnych Niemiec. Germanie oznaczało po prostu plemiona na północ od Renu, nie określając ich etniczności. Należeli do niej Słowianie, pozostała tam reszta społeczności celtyckiej i nacierające ludy ze Skandynawii. To oni, mieszając się ze sobą, stworzyli przyszłe społeczeństwo obecnych Niemiec. Dziś genetyka dokumentuje taki właśnie przekrój ludności na terenach północno-zachodniej Europy z haplogrupami R1a słowiańskim, R1b celtyckim i I1 skandynawskim. Dlatego na terenie wschodnich Niemiec po dziś dzień znajdujemy nazwy o słowiańskim pochodzeniu przedstawione na mapce. Drodzy Państwo, o Wenedach pisze również wspomniany przeze mnie Ptolemeusz, astronom, matematyk i geograf greckiego pochodzenia, żyjący w II wieku naszej ery. W swym dziele Geografia, w jej księdze II, opisał m.in. ziemię od Dunaju aż po Morze Bałtyckie, gdzie wymienił m.in. Budorgis, utożsamiany później z brzegiem, i Kalisję identyfikowaną z Kaliszem. W księdze III, rozdziału 15, pisze też: wszędzie na brzegu wenedyckim mieszkają Wenedowie. Naród pomiędzy Sarmatami najpotężniejszy. Z mniejszych zaś ludów siedzą w Sarmacji Gdynowie koło rzeki Wistula poniżej Wenedów. Prokopiusz Cezarei, żyjący między 500 a 560 rokiem naszej ery, to historyk, autor najważniejszych dzieł umożliwiających poznanie epoki Justyniana I Wielkiego. W ciągu 9 lat pomiędzy 545 a 554 rokiem Prokopiusz napisał swoje największe dzieło Historię Wojen, ujętą w 8 księgach. W drugiej i trzeciej, nazwanej Bellum Vandalicum, czyli Wojny Wandalskiej,
przedstawia zachodnich sąsiadów Cesarstwa Bizantyjskiego: Ostrogotów, Wandalów, Wizygotów, Gepidów i Alanów. Cytuję: Gotów narody liczniejsze dawniej bywały niż teraz są. Najliczniejsze i najpotężniejsze z pomiędzy nich, jako to Gotów, Wandali, Gepidów, dawno już Sarmatami i Melanchlenami nazywają. Niektórzy nazywają Gotów wszystkie narody podobne sobie we wszystkim, ino różnie nazywające się. Wszyscy bowiem mają ciało białe, włosy rude, są rośli, przystojni, jedynymi prawami rządzą się i wszyscy Arianie. Prokopiusz jako świadek naoczny opisuje powstanie państwa wandalskiego w Afryce i wreszcie podjęcie przez cesarza Justyniana działań przeciw królowi Wandalów Gelimerowi. Drodzy Państwo, autorem dwóch wydanych w 551 roku naszej ery łacińskich kronik historii Rzymian i historii Gotów, tej drugiej zwanej Getica, jest Jordanes, prawdopodobnie pochodzenia gockiego, historyk, kronikarz rzymski i notariusz. W kronice Getica opisuje pochodzenie i czyny Gotów. Znajdujemy w niej: Wenetowie zaś, pochodząc z jednego pnia, występują dzisiaj pod trzema nazwami: Wenetów, Antów i Sklawenów, czyli tu Słowian. Z czasem tej nazwy zaczęto używać, utożsamiając nią wszystkie pozostałe plemiona nad Odrą, Wisłą i Bugiem. Z kroniki tej wynika, że nie lud słowiański się pojawił w VI wieku, lecz nowa nazwa Wenedów, Słowianie. Jedną z najwcześniejszych dostępnych zapisów dotyczących średniowiecznej Europy jest kronika zwana Annales Alamanici, czyli Roczniki Alemańskie. Obejmuje ona lata od 709 do 799 roku. Odnajdujemy w niej słowa: Pepin poszedł do kraju Wandalów i Wandalowie wyszli mu naprzeciw. A o wyprawie Karola Wielkiego na tereny Słowian napisano: Udał się do kraju Wandalów. W nieco późniejszych kronikach, pisanych w latach 983-993, w hagiografii świętego Ulryka przez Grecharta, proboszcza katedry i zapewne sekretarza biskupów Augsburga, autor nazywa Mieszka I księciem Wandalów, Dux Vandalorum Missico Nomine. Przez duchownych kościoła katedralnego w tymże Augsburgu między X a XII wiekiem powstały tzw. roczniki augsburskie, obejmujące okres od 973 do 1104 roku. Te historyczne zapiski pisane po łacinie, zachowane w rękopisie z 1135 roku, zawierają informacje głównie o historii Świętego Cesarstwa Rzymskiego, zwłaszcza w kontekście jego zmagań z papiestwem. Opisane są tu również potyczki Sasów ze Słowianami, czytamy w nich: Armia Sasów została rozbita przez Wandalów. Drodzy Państwo, niemiecki kronikarz i geograf żyjący i piszący po łacinie w XI wieku Adam z Bremy w dziele Czyny biskupów kościoła hamburskiego opisuje kraj Słowian. Słowiańszczyzna, największa z krain Germanii, zamieszkana jest przez Winuli, których wcześniej nazywano Wandalami. Kilkakrotnie wymienia również plemię Polan. Obejmuje ono okres od 788 do 1072 roku. Następnie Gal Anonim, mnich gruntownie wykształcony, jest autorem napisanym między 1113 a 1116 rokiem po łacinie kroniki polskiej i choć był cudzoziemcem, uważany jest za pierwszego polskiego kronikarza. W dziele tym znajdujemy słowa: Oświadczam, że Wandal jest ojcem Polaków. Wandalowie jako przodkowie Polaków pojawiają się również w kronice dziejów Polski Wincentego Kadłubka, biskupa krakowskiego, określanym mianem ojca kultury polskiej. Oto jej skrócona wersja z 1202 roku, wydana w 1749, czytamy w niej: Vandalo patre Polonorum, czyli Wandal jest ojcem Polaków. Angielski duchowny, żyjący w latach pomiędzy 1150 a 1235 rokiem, Gervasius Stillbery, opisuje w swoim dziele Rozrywki cesarskie o okrutnym ludzie Wandalów, który żyje w sąsiedztwie innych ludów sarmackich, między Morzem Sarmackim, czyli Bałtykiem, a Alpami Huńskimi, czyli Karpatami.
Do Morza Sarmackiego wpadają rzeki Sarmatikus oraz Wandal. Ta druga rzeka identyfikowana jest jako Wisła. Wilhelm Zurbrugg żył w XIII wieku, flamandzki franciszkanin, misjonarz i podróżnik. Jego relacja z podróży do Imperium Mongolskiego w latach 1253-1255 jest jednym z arcydzieł średniowiecznej literatury geograficznej, porównywalnej do dzieł Marco Polo i Ibn Battuta. Wilhelm podróżował po dawnym jedwabnym szlaku i napisał książkę pod tytułem Relacja Wilhelma Zurbrugg o Mongołach. W rozdziale 11 Rozprawa przez Wołgę znajdujemy zdanie. Język Rusinów, Polaków, Czechów i Sklawonów jest taki sam jak język Wandalów. I tu należy wyjaśnić, iż pod pojęciem Wandalów kryją się Słowianie Połabscy, a Sklawonów – średniowieczni Słoweńcy, mieszkańców Sklawonii, czyli jednej z prowincji Republiki Weneckiej. Z przełomu XV i XVI wieku zasłużony i znany historyk niemiecki Albert Kranz jest autorem szeregu dzieł historycznych, które jak na okres ich powstania odznaczają się wyjątkową bezstronnością i dociekliwością. Jednym z nich jest dzieło pod tytułem Wandalia o prawdziwym pochodzeniu Wandalów, różnych narodów i ich częstych migracjach z kraju, a także o królestwach, których byli zdobywcami. Autor informuje, iż zamieszkiwali ziemię od Bałtyku aż po Dunaj, przeszli dalej na zachód do Galii i Hiszpanii, a po dokonaniu wielkich rzeczy przenieśli się potem do Afryki. Pisze również, że inna grupa z tego ludu po 200 latach po przekroczeniu Dunaju przeszła do Istrii, Kroacji i Dalmacji. Zaś z kroniki Sarnickiego i Długosza dowiadujemy się. Odczytuję cytaty. Z czasem naród sąsiedzki Germanów, naciągając jak zwyczaj nazwisko Wenedów lub Wandów do brzmienia języka swojego, nazwali ich Wandalami. Wandal w ich języku znaczy wędrować, albowiem mieli zwyczaj wędrować, szukając nowych siedlisk. Także getów przerobili na gotów. Dalej, naród Sarmatów obejmuje rodziny Wandalów, Gotów i Kwadów. Sarnicki przypomniał też, iż Wandalowie, szczycąc się ze swojego pochodzenia, wprowadzili zwyczaj w nabożeństwach kościelnych słowa modlitwy: Pobłogosław Panie Królu wszystkich nawróconych Wandalów. Drodzy Państwo, musimy też wspomnieć, iż tytuł Zygmunta III Wazy brzmiał tu w skrócie: Z Bożej łaski król Polski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wenedów. Jak i tytuł jego syna Władysława IV Wazy, Z Bożej łaski król Polski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów, Wandalów, wybrany carem Rosji. Od roku 1540 aż do 1973 królowie szwedzcy, gdzie ostatnim był Gustaw VI Adolf, nosili tytuł Z Bożej łaski król Szwedów, Gotów i Wenedów, gdzie szwedzkie Wendes po łacinie brzmi Vandalorum Rex. Również władcy duńscy do 1972 tytułowali się królami Duńczyków i królami Wenedów. W języku duńskim tytuł brzmiał De Wenders Congo, po łacinie Rex Sclavorum, czyli król Słowian. W XVI wieku zmieniono na króla Wandalów, co brzmiało po łacinie Rex Vandalorum. Zauważmy zamienność nazw Wenedów, Wenders i Wandalów oraz utożsamianie ich ze Słowianami. W Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie możemy znaleźć tablicę z inskrypcjami dawnych władców Pomorza. Jedna z nich poświęcona jest księciu pomorskiemu z XVII wieku, Władysławowi XIV. Wśród listy ludów, jakimi władał, odnajdujemy w języku łacińskim Ducis Vandalorum, zaś w inskrypcji w języku niemieckim odczytujemy Herzog der Wenden. Co dokumentuje raz jeszcze, iż nazwy Wenedowie i Wandalowie dotyczą tej samej społeczności. Drodzy Państwo, o dalszych losach Wenedów, Wandali, naszych przodkach zapraszam jak zwykle do następnego odcinka.